Cześć, cześć, z tej strony Michał i dzisiaj ze mną Mikołaj. Cześć, cześć, tu Mikołaj. O, ładnie się przywitał, ale aczkolwiek mógłby też trochę inaczej, żeby nie było takiej monotonii, maszka, tronie i tak dalej. Dawno odcinków nie było, ogólnie no, tydzień lekko, nie więcej nawet może, z warmińsko-mazurskiego, bo Miki tam był na pomocach, u mnie tutaj był kuzyn i ja po prostu nie mogłem. No dokładnie. Znaczy się Mikiego akurat nie było wtedy, bo Miki wtedy albo podrywał, albo coś. Wczoraj u Mikiego praktycznie cały, znaczy nie, przedwczoraj u Mikiego prawie cały dzień na polu spędziliśmy, a potem No Miki się tam dokładnie. uczył, bo Miki na prawko zdaje już po, nie no, za 3-4 dni, nie? 4 dni. No, w poniedziałek będę zdawał chyba. No tam możecie kciuki trzymać. Tam, módlcie się za mnie. No, Ale to tylko teoria, także. Łapkę w górę możecie też zostać. O Jezu, tu Janusz się wjebał pod koła. Tak, i piszcie hashtag modlimy się. Nie, no to jeszcze za prędko, to potem. Tak, za prędko? No to potem. Ale to choć to każdy by napisał. Boże. Ej, ale ludzie ogólnie łapka w górę. I kto nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji. I dzwoneczka, żebyście po prostu byli, bo tych subskrypcji niby aż ponad 3000, a tu wyświetlenia to tak 1000 trochę, ale i tak dobrze, bo na niektórych kanałach jest jeszcze gorzej. No, ale like i subskrypcja, pamiętajcie. O, Zostaw no lajka, tak. nie bądź fajka. No, tak powiedział Nitro. Nie bądź fajka, zostaw lajka. Zostaw lajka, nie bądź fajka. Czekaj, jak ja powiedziałem? Właśnie nie wiem, jak powiedzieć, bo nie słyszałem tego początku. Dobra, mniejsza. Sobie ten, obejdziesz, co się ci przypomni. Nie bądź fajka, zostaw lajka. No, może tak. Ogólnie tutaj fotoradar trzeba powoli jechać, bo ostatnio na odcinku tam, kto ogląda, to mando dostałem. Nie ostatnio, no kiedyś tam dostałem, mniejsza kiedy. Chyba jak obornik woziłem, New Hollandem, jakby pamiętam. Bo deptałem, a tu po aktualizacji właśnie na tej, co nam od huba weszła, to poprawiony fotoradar został. I tak to już jest. Dzisiaj ogólnie może do wuja idę bronować, bo wuja mówił, że w czwartek mogę przyjść. I no, i to nagram wamy odcinek. A tu już jest czwartek dzisiaj? Nie, kurwa, sobota. Ja piernicz, ale ten tydzień mi zleciał. I też. No tak to lecą. Kurde. No a tak to w szkole byśmy byli, to by się ciągło i ciągło. No, no daj spokój. Nie no, do października będzie jeszcze leciało, ale potem... A potem to tylko pod górkę. A w grudniu będzie się tylko liczyło już do świąt, a potem w styczniu się będzie liczyło już tylko do ten. Do ferii, a po feriach tylko do wakacji. No, a po feriach nie, po feriach jeszcze do Wielkanocy. A, no. I w ten, i jeszcze jakieś jedno święto jest ten. Boże Ciało chyba. No, ale nie wiadomo, czy czasem Boże Ciało nie wypadnie w sobotę albo w niedzielę. Oby nie. Po. Ty, czekaj. No w sobotę to najgorzej, nie? Ale w niedzielę to jeszcze, nie? Ale w sobotę, Jezu. To by była zupełna makabra. No, bo tak sobota wycięta taka jest, wiesz. Ty, ale... Sobota wycięta z życia, jak do kościoła trzeba iść. No tak. Czekaj, no bo ja muszę zobaczyć, czy mi tam z tyłu przyczepa weszła. No, i tak, w dalszej części odcinka, jak to mówiłem, talerzować. Kurde, ale te shadery mi żrą FPS-ów. No to wyłącz, gdzie to nie będzie ścinek na odcinku. I tak tego nie widać. A to nie, znaczy się nie ma ścinek, tylko tak czuję, że mniejsza płynność jest, a tego na odcinku nie będzie czuć. Dobra, czekaj, pyk, cofniemy. I teraz gasimy New Hollanda i wsiadamy we Wolterkę. Jak widzicie, tam na New Hollandzie nieźle już godzin nafukane. No, tak, nafukane. No a ja. I lecimy sobie właśnie dzisiaj z talerzóweczką. Na pole właśnie po soi jedziemy talerzować, bo tam sieczka, jeszcze łobarnik, to zupełne takie kombo tam się zrobiło, że to kurde, Wendersztab mu co robić. Tak w skrócie ogólnie ten odcinek drugi raz nagrywamy, bo mi się pomyliły skupy, gdzie mam jechać. I ten, tu pewnie się zapytacie, po co ta przyczepa tu stoi. Sąsiad mi oddał, jeszcze kostkę słomy mi dał, bo właśnie na wypróbowanie, czy mi wejdzie na strych, bo tam mu się nie chciało mierzyć, to powiedział, że mi kostkę przywiezie. No ja mówię, dobra. No tak. Dobra, nie ma problemu, bo w kostkę będę chyba szedł na przyszły rok, znaczy się przyszły rok na wiosnę już. I tak to będzie, nie? To siano też w kostkę? Na co, nie? Wszystko. To bosk. Kto to będzie przesuwał po strychu, nie? No.
Nie no, I świetne. weźmy tam jakiś ten hak taki zamontuj i wyciągarkę od samochodu. O, i ten, suwnicę sobie tam zrobię, ej. O, jeszcze lepiej. Się przy środek taką suwnicę dwalnie, nie? No. Na, albo ten, na każdej belce tej nośnej. Tam było może. Tak, na pewno, to te belki to zaraz popękają. Jak widzicie, piękny krajobraz w Warmii i Mazur przed nami. Nie wiem, czy tu już było kiedyś jechane na odcinku. Ale chyba było. No, było chyba jak jechałem prasować tutaj. Tu prasowałem czy zbierałem belki? Tu chyba A czy prasowałem. ja wiem? Tu prasowałem, a zbierałem tam, gdzie posiałem ostatnio. No, na tamtym polu ostatnio dużo było robione, więc tam na odcinkach już nie będę jechał. Tylko teraz trzeba jechać na te pola, co na początku były kupione, bo tam dawno nic nie było. Ale wiadomo, pryskanie teraz będzie niedługo też, bo wiosna za to przyjdzie. No, bo tutaj, gdzie ogólnie będzie talerzowane i ten, to tutaj jeszcze zasieję to na zimę, a ostatnie jedno pole na wiosnę, tylko to będę obsiewał. No tak, 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 tak. Mam nadzieję, że też się z tym wyrobię, bo wiosnę zaplanowałem akcję żyto jeszcze i żeby to wyciąć jakoś. Nie. Akcja żyto. No. Ty sąsiedzie, bo jak ja bym tam żyto, jakbym całe wyciął na kiszonkę, dajmy, nie? No. To ty byś podjechał do mnie ten, jakbym kukurydzę zasiał na całości, to byś podjechał do mnie ten, wykosić? A ja nie wiem, czy będę przystawkę kupował. Ta? To po co ci będzie wtedy siewnik ten Kernlanda? Do słonecznika. Aha, to przystawkę tylko do słonecznika kupisz. Tak mi się wydaje. O Boże, no bo przystawka do słonecznika lepsza, będę szybciej jeździł po prostu, nie? Pół talerzówki mi nie bierze. Boże, zepsuła się coś. Czekajcie, pojedziemy może od tej strony, może będzie lepiej. Ty los. No tutaj jeszcze była soja bizunem cięta. Boże, kiedy to było? 100 lat temu. No właśnie, nie? A pamiętasz, jak na początku te sezony szybko przelatywały te sezony? No, a teraz się dużą, bo mamy więcej areału. A sprzęt prawie ten sam. No nie, co ty? To się u mnie, bo u mnie ten od początku jest. W Altach to jest przecież, Jezu. Zaraz po MTZ-cie była kupiona. No ja mam 900 od samego początku. No wiem, no ale... A gdzie ja i mam... New Holanda też od samego początku. No tam. To ty tam... A ty już kombajn wymieniłeś, praktycznie dwa kombajny miałeś. No to tam Bizon remont przeszedł tylko. No ale to i tak dużo. Świerujesz, powiem. Control B, ile mam pieniędzy? 10, 20 tysięcy. No bo. Ale pniu. Zara, ja muszę zobaczyć, ile to pole kosztuje. A kolejne pole chcę kupować. O, tu buraki są. O Boże, będzie kopał Neptunem tam. Nie. Łe, tanie. Za 4 hektary 63 tysiące. Tak tanio? Gdzie, które to pole? Żadne. Co? Żadne. A już chyba się domyślam, które. Zaraz zobaczę, które z burakami, ja je kupuję. Nie, nie, nie wolno. Nie no, teraz to ja muszę prasę kostkę kupić, owijarkę do niej i chwytak do kostek. A ja sobie teraz kupię kombajn i jak ten kombajn mi się spłaci, będę miał pieniążki, to kupię sobie pole. A 60 tysięcy to tam jest pikuś tam. No tyle ja mam teraz w portfelu. Nie no, firuję. W portfelu mam teraz 18. To ty wie tak mało? No w portfelu mówię. Aha, ale tak ogólnie na koncie to ile? No zaraz ci powiem, ale przeniosę z portfela. 201. A. Ty, zaraz cię przegonię, dzichu. O, nie tak szybko. Jedna wypłata za mleko i cię nie ma. No i tak teraz pewnie kombajn kupię, nie? Jak ty, a ja myślałem, że ja mam ten... Ja myślałem, że ja mam delikatnie ponad 100, a to już ponad 200. No bo za mleko kradniesz i tyle. No fuja leci. Wody dolewasz i więcej. O, co ty, tu testy jakościowe to najlepsze tu w okolicy są. No tak. Najpierw testy, a potem dolewka, nie? O Boże. Nie no, to ten... Bezpośrednio z węża, jak leci do ten, do cysterny. Bo cysterna już przyjeżdża napełniona wodą. O, chyba. W okolicy nikt nie ma takiego mleka. Nawet tamten, co ma tą nowoczesną taką oborę, wiesz gdzie, nie? Tam jak, no. Jak się leci na Rolling Pexa. Tamten, nie wiem, co on świruje, kurde, ta gospodarka. Tam. O, jak widzicie, ubywa Walter.com elegancko, trochę z kabiny pojeżdżę. No,
Nie wiem, czy już mówiłem, ale like i subskrypcja, tam jak nie subskrybujecie, to macie. Mówiłeś. To nie Ale powtarzaj, bo będą wyzywać. no to możecie powyzywać, ale na przykład Mikołaja. Nie, nie, nie. No tam. Jak ktoś na live wczoraj był, to wie o co chodzi. No, ej, a jest, zapomniałem ci coś powiedzieć. Ale to potem ci powiem. No. O kurde, czekaj, bo na tempomacie szczelinę. Ale mi potem przypomni. Bo tam Łąga mi coś mówił. O. Znaczy się ja jemu. Znaczy on mi, a ja potem jemu. Aha. I ci potem powiem. Bo taka gruba akcja ogólnie. Ty. No dobra, dobra. Ale niby takie małe to pole, ale takie tak paradoksalnie to takie duże. Ej ty, a teraz nawet zapomniałem, ile to pole ma hektarów. O Boże. A ono ma powyżej 3 chyba, nie? Ty, no nie wiem. Nie, na pewno ma powyżej 3, bo poniżej 3 to nie wpływają wtedy. O Boże. No, ja to pamiętam. To grubo. Ja muszę jakieś pole, ten, kolejne pole na łąkę kupić gdzieś, albo łąkę kupię. Będę jeszcze zobaczę, bo... Na łąkę by 74 ci pasowało, albo 82. No, właśnie na tamtych polach myślę. Bo nie dość, że jest blisko, to jeszcze takie dość fajne. Tak na łąkę. No takie małe, nie? To na coś się No. przydadzą, bo kombajnem to moim by się tam nie opłacało, wierzę. Twoim to jeszcze, ale moim... No, a pójdź za ten. Jak tego sprzedam, to później tym moim też się nie będzie opłacało, tylko prędzej tym twoim. Boże, a twój będzie miał chyba taki sam header nawet. Nie no, metr większy. No nie, chyba będzie większy Bo trochę. 8 metrów bierzesz, nie? No ten co tam jest ten największy. Nie pamiętam, kurde, To już zapomniałem 10. jak to co ja tutaj miałem 10,5, ten. 10,5 metra. To wtedy silnik musisz wziąć większy, bo ci pod górkę nie utarga. No wiem. Boże, silnik tam chyba 30 tysięcy kosztuje. 33 chyba. Grubo, grubo. Nawet do Waltry tam nie wyszedł. Ale Waltra to maszyna ogólnie. Będę ją na Oliksa zaraz też wystawiał, ale to zobaczę jeszcze jak to wyjdzie z tą prasą i z tym wszystkim, czy się tam wmieszczę w koszta wszystkie. No No to... i czy ci uciągnie Co mnie New uciągnie? Holland Co? presę. Ale czemu miałby New Holland uciągać? A co, jaki ciągnik będzie ci ciągał presę? No kupiłbym se nowy. A. A. Kto biednemu zabroni, bogato żyć. Tak. Jak to powiedzieli tacy panowie na CB Radio. O jest. No serio. Jedziemy, nie? I tam kto biednemu zabroni, bogato żyć. Ej, ale ty... Miki, to przypomnij mi o tym, że ci miałem powiedzieć. No, ludzie, możecie też pisać, co tam u was. Czy tam żniwa już pokończone, bo u nas to już tylko niektórzy słomę zbierają. Jeszcze wczoraj jechał jedna osoba pracować, Miki. Ta, co najwięcej słomy u nas we wsi bierze, domyśl się tam. Kto tam? Tam wiesz kto chyba, nie? To się tak trochę domyślam. A obok mnie ta pewna osoba czasem nie jest, nie ten, nie ma pola? Nie, nie. Co ty? Ja nawet nie wiem, gdzie... Dobra, mniejsza, nie będziemy tak migami mówić, bo przecież kurde Ja to nie wiem, gdzie jest. ta osoba w Kowalewie nawet ma pola. No ten, co wiesz, tam za cmentarzem. Aha. No, to wczoraj jechał jeszcze z presą. A. Bo tak to wozili na dwa. Nie wiem, co to był za drugi John Deere. I tak No się też nazywa. John Deere zielony, a jaki? No John Deere, nie, ale nie wiem czyj. Pewnie jakiegoś gościa. No właśnie, też tak myślałem. Kurde, ale ty, tą talerzówką się wygodnie jeździ. Kurde, ciągania to ciągania. Pamiętam, 60-tką się jeździło z tym zawieszaną. Kurde, ani skręcić, ani nic. Nie są, tylko podnieś, rozpęd wziąć z trójki i dopiero potem opuszczaj. A tutaj, kurde, A podnosić miałem. tutaj czwórką jeździsz. No jak, polową. I to nawet na zakrętach. Nie no, na zakrętach, no jak nawijam, to podnoszę, nie? A tak to wiesz, jak jest delikatny łuk, to nawet nie podnoszę, nie? A tak to z 60-tką to ja pierdzielę. Pamiętam. Że ta 60-tka to ciężko miała z tym talerzyką, ale MTZ potem przyszedł, to już było, że kurde, kech był. Łe tam nie ma, rodzic tam 60 są talerzówką, nic nie miała, tylko ty tak do dupy jeździłeś. Łe tam. Świetnie odpowiadam. Ty, ale... Ubywa tego pola, no ja pierdzielę, dawno nie talerzowałem w sumie. Teraz wiecie, te bezorkowe metody wszędzie. Kurde, jak ja sobie teraz pomyślę, żebym miał to wszystko orać,
912 z trójką. Czemu trójką? No bo miałem trójkę. Miałeś trójkę? Pół czwórkę miałeś. Pierw miałem czwórkę, ale później sobie nie dawała rady na tych górkach i miałem trójkę tą uni. Wesorową. Czwórkę! Trójkę. Przecież czwórka jest tylko najmniejsza tam. Nie. Jest czwórka i piątka. Ja miałem trójkę, ale może miałem overuma później trójkę. Może overruma, bo na pewno nie ma czwórki ten. Trójki nie ma u nich. Tak wiecie, a może overuma miałem trójkę, no. Ja pamiętam, że miałeś ten. Uni miałeś czwórkę. Miałem uni, ale później ją sprzedałem na pewno, bo nie dawała sobie rady po górkach. A tu Waltra idzie jak przecinek po tych góreczkach małych. Ty, ale nie wiem, czy tu se na bioga z kukurydzy nie zasiać ogólnie tego. Ja też o tym myślałem, ale to za dużo roboty, nie opłaca się. Czy ja tu mam blisko, nie? Tak, ale i tak musisz wozić, ubijać, później wywozić to wszystko do te, na te mieszadła całe. No niby tak. Żeby sprzedać, to byś musiał mieć jakąś ładowarkę z dużą łyżką. No to mam. No, 4 tony to nie jest dużo. 4,5 tony. To co jeszcze mniej? Jeszcze. Nie, no to jest mała łyżka. Jakbyś miał te dwa pola, co tam masz, byś miał to ściąć na kiszonkę, to by cię łeb rozbolał Nie no, później. ja jedno chciałem. Które? No to co teraz należuje. O matko. Tylko mnie łeb by bolał od siania tej kukurydzy, bo tym starym siewnikiem to jest ciężko siać. 100 ton tam by było, lekko. Więcej. Mówię lekko 100 ton. A. A z tego 36 ile miałeś? No z tego 36 miałem więcej bym miał nawet, ale tam całe pole nie było obsiane, nie? No, ale tam byś miał 300 ton na pewno. No tak. A z tamtego 78 byś miał ponad 100. Możliwe. No przecież woziłem, to wiem ile sypało. O Boże. Pamiętaj, ile przyrzep, tam kartkę pewno jeszcze w żołnierze trzyma. No, kurde, liczyłem. Każdy przejazd po asfalcie liczyłem, żebyś później za oponę oddał. O Boże. A po asfalcie to tylko przejeżdżałeś kawałeczek. No kawałeczek, ale opony się zdzierały. Nikt ci nie kazał po asfalcie jeździć. No ciekawe jak mi jechać. Po polu sąsiada. To i tak bym musiał przez asfalt przejechać. O Boże. No może, może. Ty, a która to jest ta miki, o której zaczynaliśmy, bo mi się nie... A, zresztą, ale to chyba pierdzielne. Ty, 17 minut, to jeszcze zdążę potalerzować. To tak... 3 po można by było kończyć, bo to będzie 20 wtedy minut ponad. O tak. Tak! I ten... Ty, kurde. Ja cały czas tylko na tym odcinku gadałem, że ubywa tą talerzówką. Nic więcej, nie? Ja chciałem powiedzieć, że ty, ale ubywa, nie? Ale się już powstrzymałem, nie? No tak. No Ale tak. kurde, ja myślałem, że szybciej to pole zetnę. To? No daj spokój, nawet połówki nie mam. Ja też nie mam. Ej, trzeba kiedyś się spotkać na połówkę. O Boże. Tam w przyczepy w snopku nie schowałeś żadnej? Ej, ty, no właśnie. O Boże. Weź lepiej ten, jak włożysz do góry, to ją sprawdź. Czasem rozetnij ten snopek. O Boże, stresowo tam. Możliwe. Bo to Ty. była chyba pierwsza kostka. Bo se schował w pokosie i ten, i w którejś może było. Na skupie No. w żadnej nie znaleźli. Ach. Nie, bo oni tam nie rozcinają, bo oni palą tą słomę. Ta? No. Na stosie tego? Nie, do piecy, wiesz, oni ten tam mają takie piece, nie? I to na elektrociepłownię idzie wszystko. No to oni to wywożą stamtąd. No? A co ty sobie myślisz, że tam składują i tam se palą? Ogniska robią takie, jak szamani tańczą. No z całego ten, z całego stogu od razu, tam benzyną poleją i... O. O Boże, co mój dziadek wczoraj zrobił, ja ci potem powiem. A. Już się boję. Masz czego. Ło. Dobra ludzie, jest jeden po niby, to tam 18 minut, jakoś tak. No, nie bądź lajka, zostaw fejka i subika i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć! Cześć!